Regulatory temperatury służą do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Mogą być szczujnikiem napowietrznym lub szczujnikiem podpodłogowym, który przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniach, w których zastosowano elektryczne lub wodne ogrzewanie podłogowe. To jest regulator szczujnikiem podpodłogowym firmy Ospel. W komplecie mamy regulator oraz 3-metrowy przewód zakończony sensorem. Do regulatora należy dokupić osobno ramkę. Po zapoznaniu się z instrukcją wyłączamy napięcie i przystępujemy do łączenia. Przewody ochronne odbioru i zasilania łączymy razem i umieszczamy na dnie puszki. Zgodnie z zamieszczonym schematem podłączamy przewody czujnika temperatury, przewody do odbioru oraz zasilanie, fazę i przewód neutralny. Po podłączeniu układamy przewody i mocujemy w puszce instalacyjnej moduł zasilacza regulatora. Zakładamy ramkę. Wciskamy moduł sterowania do modułu zasilacza. Wkręcamy wkręty montażowe. Zakładamy pokrywę. Zwracamy uwagę na prawidłowe zaczaśnięcie zaczepów. Regulacja odbywa się w zakresie od 5 do 40 stopni Celsjusza. Przy pomocy ograniczników możemy zawęzić zakres regulacji. Po ustawieniu ograniczników wciskamy pokrętło regulacyjne. Włączamy bezpieczniki i przeprowadzamy próbę działania. Jeżeli odbiór nie jest załączony, świeci dioda w kolorze zielonym. Załączenie ogrzewania sygnalizowane jest włączeniem diody w kolorze czerwonym. Termoregulator posiada funkcję utrzymania minimalnej temperatury w pomieszczeniu. Nawet gdy regulator jest wyłączony, nadal dokonuje on pomiaru temperatury, a w przypadku, kiedy spadnie ona poniżej 5 stopni Celsjusza, załącza ogrzewanie. Włączenie ogrzewania sygnalizowane jest szybko pulsującą diodą. Urządzenie posiada sygnalizację uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury. W przypadku zwarcia w obwodzie czujnika dioda po włączeniu przycisku ON świeci światłem pulsującym około 10 impulsów na sekundę.
Jeżeli czujnik jest odłączony, przy włączonym regulatorze dioda pulsuje z częstotliwością około 1 impulsu na sekundę. A jeżeli regulator jest wyłączony, to dioda pulsuje szybko i dodatkowo włącza się obwód odbiorczy. W taki sam sposób, jak to odbywało się w przypadku funkcji utrzymania temperatury minimalnej w pomieszczeniu. Na koniec pokażę jeszcze, jak zdemontować poszczególne elementy. Najpierw zdejmujemy pokrętło regulacyjne, lekko je podważając płaskim wkrętakiem. Następnie demontujemy pokrywę zewnętrzną, naciskając płaskim wkrętakiem zaczepy na bocznych ścianach pokrywy. Po odkręceniu wkrętów montażowych wyjmujemy moduł sterowania z modułu zasilacza. Regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach z ogrzewaniem elektrycznym lub wodnym. Pozwoli w znaczący sposób wpłynąć na wydatki związane z utrzymaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach. Dziękuję za uwagę.